No i teraz mój radny. Proszę. Powiedz nam, co twoim zdaniem najważniejsze w tym budżecie na 2018? Najważniejsze to jest doprawdy Mickiewicza. Aby dojść tą drogą do tego ronda, aby już można wybudować w końcu, żeby Nowa Wieś trochę została oswobodzona z tirów. To jest moje pierwsze. Ale ja mam bardzo duże jeszcze potrzeby, jak chodzi o Nowa Wieś i Samołęcz, bo jestem radnym i Samołęża z Nowej Wsi. W Samołężu udało się w tym roku wybudować piękną drogę, czyli 750 metrów, ale mieszkańcy mają żądania następne. 150 metrów i to wnioskowałem do budżetu. Poprawka tylko jedna weszła, Nowa Wieś, ulica Szamotulska, a wnioskowałem o Boczną, wnioskowałem o Samołężu, o, do sklepu w tym kierunku tam. Ale mieszkańcy domagają się jeszcze 1400 metrów w Samołężu do, w kierunku jeziora. I mnie to bardzo denerwuje też, bo wiemy, że są kurze, te PM10 i tak dalej, zanieczyszczenia, ale tam jak już przejedzie, to tam chyba jest więcej jak PM10, nie wiem jak to w skali, jakiej to określić, bo tam jest szlakówka po prostu i to wszystko fruwa, a nad jezioro bardzo dużo uczęszcza ludzi. No cóż to powiedzieć. A co jeszcze wyszło z zadań? Ja tylko mam właśnie... Fanpark z tego co wiem. A tak, to, bo to miało być 2016 i to weszło normalnie, tu Janusz, pan Szulc Janusz pytał już o tym, bo to nie wygasy były kiedyś, a teraz nie, normalnie przeszło, miało być, nie było oferentów. Od budżetu obywatelskiego. Tak, budżetu obywatelskiego i to było na 2017 rok miało być, a to wchodzi za 90 tysięcy na rok 2018. Ja miał tyle, dziękuję.